Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku Przygód Pana Ryby. Dzisiaj odcinek bardzo krótki. Chciałem Wam zaprezentować nowości na sezon 2021, czyli dumbbellsy, waftersy i aromaty Pana Ryby. Zapraszam. Moi drodzy, od dawna wyczekiwane dumbbellsy i waftersy Pana Ryby. Pytaliście mnie już od dawna, kiedy wypuszczę na rynek. No i moi drodzy, są. Dlaczego tak długo to trwało? Dlatego, że o ile ciasto na dumbbellsa jest w miarę łatwo zrobić, o tyle w przypadku waftersa no nie jest to takie proste. Dlatego, że wafters musi być idealnie zbalansowany, czyli nie może być za mocno wypornościowy, żeby nie zachowywał się jako pop-up, ale też musi mieć odpowiednią proporcję składnika, który zachowa właśnie właściwości tego waftersa, czyli musi być zbalansowany, nie może leżeć tak jak w przypadku dumbbellsa na dnie. Wafters musi delikatnie balansować i udało się to zrobić. Ja przygotowałem dla Was dwie propozycje, podzieliłem na dwie kategorie i dwie podkategorie, czyli pierwsza kategoria to są dumbbellsy, druga kategoria to są waftersy, czyli te zbalansowane. I każda kategoria ma podkategorie. Są waftersy zaromatyzowane i dumbbellsy zaromatyzowane oraz waftersy bez aromatu i dumbbellsy bez aromatu. Jak sami dobrze wiecie, przynęta musi się ładnie prezentować i tutaj jest ważny też kolor, bo ryba widzi kolory. Musi ładnie balansować, czyli nie może podnosić haczyka nam pod powierzchnię, tylko musi go utrzymywać na dnie, a przynęta ma delikatnie nad haczykiem balansować. I oczywiście zapach. Ale dlaczego zrobiłem bezzapachowe? Moi drodzy, bo bardzo często zapach może przeszkodzić nam w wędkowaniu. Możemy nie trafić po prostu w tak zwany gust ryby. Dlatego wyprodukowałem bez aromatu, żebyście mogli sami też tworzyć swoje kompozycje. Jak widzicie, tutaj jest cała paleta aromatów, które możecie użyć do waftersów i dumbbellsów niearomatyzowanych. Możecie stworzyć własną kompozycję i kolorystyczną, i zapachową. Dumbbellsy i waftersy przygotowane są z naturalnych składników, o czym świadczy w przypadku dumbbellsów i waftersów bez aromatu ich zapach, bo one też pachną. Moi drodzy, one pachną takim ciastem na pierogi. Te waftersy i dumbbellsy są na bazie składników naturalnych, bez żadnych dodatków syntetycznych, czyli 100% naturalne. W przypadku waftersa, waftersy są idealnie zbalansowane. One nadają się do wielkości haczyka od 8 do 16, bo takie przeważnie w metodzie używamy. 8 rzadko, ale powiedzmy od 10 do 16. W tym momencie zaprezentuję Wam kolory waftersów bezzapachowych. To jest kolor jasny, taki róż. Zobaczcie. Ten kolor jasny róż ponoć robi największe zamieszanie w wodzie. Przekonało się o tym już kilku moich kolegów wędkarzy, którzy jako pierwsi testowali waftersy i dumbbellsy i powiedzieli, że ten kolor wymiata. Aromatyzowali sobie aromatem truskawki. Za chwileczkę pokażę Wam, jak aromatyzować te waftersy bezzapachowe. Czyli wafters wielkości 6 mm w kolorze jasny róż. Tutaj mamy waftersa w kolorze żółtym. Kolejny to jest kolor jasny brąz. Moi drodzy, ten kolor przygotowałem specjalnie dla osób, które łowią na mikropelet Ringersa czy też Skretinga, ze względu na to, że czasami po prostu potrzebujemy zamaskować przynętę, czyli po prostu idealnie kolor musi być dobrany przynęty do zanęty. Oczywiście w większości ryba reaguje na kolory kontrastowe. Tak jak często zauważyliście, że na przykład zanęta jest brązowa, a przynęta jest na przykład w kolorze fluopomarańczowym. I właśnie, moi drodzy, w takim jasno-brązowym kolorze też możecie sobie kupić waftersa. Kolejny kolor to jest kolor czerwony, pomarańczowy, czyli taki powiedzmy w kolorze czekolad orange Ringersa. Bardzo zbliżony jest ten kolor. Praca jest idealna, wielkość jest taka sama jak Ringersa. W kolorze białym takie przynęty sprawdzają się właśnie w okresie jesienno-zimowo-wiosennym, kiedy jest zimna woda.
I ostatni kolor, moi drodzy, bezzapachowy Wafters jest w kolorze brązowym. On jest, moi drodzy, idealnie dopasowany do peletu Złota Rybka Plus. I, moi drodzy, Waftersy aromatyzowane. Są to moje propozycje aromatów, które najczęściej sprawdzały mi się. Czyli biały kolor jest to kwas masłowy, czyli N-Butrik. W kolorze żółtym zrobiłem wanilię marcepana. Bardzo łowna przynęta. Ostatnio koledzy właśnie na tą przynętę zdobyli pierwsze miejsce na zawodach. W kolorze pomarańczowym truskawka. No i właśnie to jest rzecz nietypowa, bo możecie sobie właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, skomponować dowolny kolor do dowolnego aromatu. Do tej pory truskawkę widzieliście w kolorze czerwonym, czyli przynęta była w kolorze czerwonym. Tutaj możecie sobie zrobić truskawkę żółtą, różową, brązową, jaką chcecie. Ja tutaj zaproponowałem właśnie w kolorze pomarańczowym truskawkę. Tutaj w kolorze czerwonym macie poziomkę i malinę. W kolorze jasnego różu jest cytrus. I ostatnia przynęta z Waftersów jest to Wafters o aromacie pomarańczy w kolorze jasno-brązowym. Dumbbellsy też podzielone są na dwie podgrupy, czyli dumbbellsy bezzapachowe i dumbbellsy aromatyzowane. To jest taka moja propozycja, która sprawdza mi się najczęściej. Jeśli chodzi o dumbbellsy niearomatyzowane, to jest to kolor żółty fluo, brudny róż, też aromatyzowany truskawką, ostatnio dał koledze pierwsze miejsce na zawodach. W kolorze czerwonym i w kolorze białym. To jest dumbbells. Jeśli chodzi o dumbbellsy, to moja propozycja dla Was jest taka. Aromat brzoskwini w kolorze fluo pomarańczowym. A warto jeszcze zaznaczyć, że różnica pomiędzy kolorami w Waftersach i w dumbbellsach jest znaczna, dlatego że dumbbellsy są w kolorze fluo, natomiast Waftersy są stonowane. Ok, tutaj mamy pomarańczowy w aromacie brzoskwini, żółty w aromacie ananasa, tak samo żółty fluo w aromacie ananasa. Pomarańczowy kryl, czyli nie tylko same aromaty owocowe, ale też zwierzęce. Pomarańczowy kryl, dumbbells. Kolejny żółty, banan. Kolejny właśnie brudny róż, to jest w aromacie cytrusa. I ten cytrus, moi drodzy, troszeczkę inaczej pachnie od cytrusa Waftersa. Są to dwa różne aromaty cytrusowe. Czerwony kolor truskawka. Biały kolor N-Butrik, czyli kwas masłowy. I ostatni halibut w kolorze czerwonym. Oprócz przynęt przygotowałem też 19 aromatów. Moi drodzy, weźmiecie sobie dowolny kolor bezzapachowy, czy to Waftersa, czy dumbbellsa. Możecie go sami aromatyzować. I ja, moi drodzy, wziąłem sobie tutaj kolor jasny róż. Tutaj w opakowaniu jest 60 ml, ale my tak pakujemy pod same wieczko, więc troszeczkę więcej jest tej przynęty w tym słoiczku. I teraz tak, możecie aromatyzować dowolnym aromatem. Możecie to robić w dwojaki sposób, ale zalecam na przykład kupić sobie takie pudełeczko. U nas też można właśnie kupić takie pudełeczko. I żeby wszystkich dumbbellsów czy też waftersów nie aromatyzować, to na przykład usypiecie sobie danego koloru troszeczkę do pudełka. Te Wam zostają dalej bezzapachowe, będziecie mogli tworzyć kolejne kompozycje. Wybieracie sobie dowolny aromat. Ja tutaj na przykład wybrałem
aromat kukurydzy. Tutaj w tym słoiczku jest 10 ml aromatu. Aromat wystarczy Wam, moi drodzy, w zależności jak dużo go będziecie używać, ale naprawdę wystarczy Wam na cały sezon. Tutaj pod zakrętką jest taki dozownik, który sprawia, że możecie dozować go kropelkami. Ja tutaj akurat wybrałem aromat kukurydzy. 5 kropelek, dosłownie, moi drodzy, wystarczy na całe opakowanie. Natomiast do takiej ilości, o tutaj Wam wystarczy dosłownie 2-3 kropelki. Nośnikiem tego aromatu jest akurat olej rzepakowy, bo nośnikiem aromatów są na przykład glikol, czy alkohol, czy też na przykład olej, najczęściej rzepakowy. Jest na zewnątrz zimno, więc on jest gęsty. Mieszamy sobie w takim pojemniczku. Odczekamy około 10 minut, bo ten aromat musi wchłonąć w strukturę dumbbellsa czy też waftersa. Pięknie pachnie. Oczywiście aromaty są naturalne. Nośnikiem aromatów jest, tak jak powiedziałem wcześniej, albo olej roślinny, najczęściej rzepakowy, albo glikol spożywczy, albo alkohol. Ponieważ są to aromaty naturalne, niesyntetyczne, w związku z tym po prostu trwałość ich jest troszeczkę krótsza. Jeśli na przykład kupujecie waftersy czy też dumbbellsy aromatyzowane, kupcie sobie też taki aromat. On nie kosztuje dużo i zawsze w dowolnym momencie możecie, moi drodzy, wzmocnić aromat swojej przynęty, dodając do takiego słoiczka od 3 do 5 kropelek, nie więcej. Zobaczcie, moi drodzy, jak wafters pracuje idealnie, czyli po wrzuceniu do wody on unosi się do góry, pod powierzchnię, ale już zamontowany na gumkę, czy też zamontowany na bagnet, bądź na push stopa, idealnie pracuje w wodzie, czyli będzie idealnie balansował nad dnem. Moi drodzy, chciałem jeszcze sprostować taką informację, ponieważ we wcześniejszym filmie mówiłem Wam, że waftersy czy też dumbbellsy będą pakowane do większych słoiczków 150 ml. Natomiast w rzeczywistości okazało się tak, że i te waftersy czy też dumbbellsy pakowane są w słoiczkach 60 ml. W związku z tym możecie na przykład sobie kupić więcej aromatów. Cena waftersa jest 14 zł, natomiast cena dumbbellsa jest 12 zł za takie opakowanie. To jest, mi się wydaje, bardzo rozsądna cena. Jeszcze przypomnę cenę olejku zapachowego, 10 ml w cenie 5 zł. Nie namawiam Was absolutnie do kupowania tych przynęt, bo na rynku jest bardzo dużo, ale zachęcam do spróbowania, bo naprawdę są świetne, są bardzo długo testowane, bardzo długo przygotowywane. To jest to, z czego naprawdę jestem zadowolony i mam nadzieję, że Wy też będziecie zadowoleni. W tym momencie chciałem ogłosić konkurs w związku z wypuszczeniem tych nowych przynęt i aromatów Pana Ryby na rynek. Konkurs będzie polegał na tym, żebyście udostępnili właśnie ten post na Facebooku wraz z filmem, zasubskrybowali kanał na YouTubie Pan Ryba oraz polubili fanpage Pana Ryby na Facebooku, a także warunkiem przystąpienia do konkursu jest też, abyście należeli do grupy z wędką po Podkarpaciu. I moi drodzy, spośród tych osób, które spełnią te warunki, rozlosujemy 3 osoby, które wygrają pakiety przynęt oraz aromatów Pana Ryby. Zapraszam serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku Przygód Pana Ryby.